To zacznijmy od przedstawienia się, podania funkcji, czyli jak pana podpisać? Paweł Czysz, rzecznik prasowy Zarządu Głównego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. Dobrze, teraz proszę mi powiedzieć, dlaczego właśnie wychodzicie z taką inicjatywą, żeby w poszczególnych sejmikach województwa doszło do tego, żeby ogłosić strefę wolną od LGBT i w których województwach się już to udało, w których trwają właśnie jeszcze takie dyskusje? Pani redaktor, my nie wnosimy żadnych projektów tworzenia stref wolnych od LGBT. To jest nadinterpretacja środowisk neomarksistowskich. My składamy projekt uchwał zarówno w sejmikach, jak i w powiatach, i w gminach, którego celem jest umocnienie instytucji rodziny. Więc jest to zasadnicza różnica, dlatego też nasz projekt, który został stworzony przez Instytut Ordo Iuris, ma nazwę Samorządowej Karty Praw Rodzin i niczego nie mówi o społeczności LGBT czy o wykluczeniu jakichś osób w związku z ich orientacją seksualną. Więc to jest akurat zupełnie inna przestrzeń, na co nas chcemy zwrócić uwagę na ostatnie wydarzenia, które w naszym kraju mają miejsce, a ataki środowisk neomarksistowskich promujących ideologię LGBT, a trzeba powiedzieć przecież, że pan prezydent Andrzej Duda jasno określił to, co teraz się dzieje, że ma to związek z powstaniem nowej tęczowej ideologii, tęczowego faszyzmu. I w związku z tym chcemy dać temu odpór i posługujemy się tutaj głównie zapisami polskiej konstytucji. Jest to całkowicie zgodne z obecnym stanem prawnym. Celem naszej inicjatywy jest tylko i wyłącznie wzmocnienie instytucji rodziny. Dziękuję za to wyjaśnienie, to było bardzo ważne. A proszę mi jeszcze powiedzieć, co ewentualnie ma służyć wzmocnieniu tej rodziny? To znaczy, czy są tam jakieś konkretne na przykład postulaty, zadania? Tak, oczywiście. Przedstawiliśmy cały szereg rozwiązań, które mają wspierać instytucje rodziny, jak chociażby szerszy wpływ rodziców na treści, które są przekazywane dzieciom w szkołach. Dla nas jest to bardzo istotne, aby rodzice, a gwarantuje to konstytucja, mieli wpływ na treści, które są prezentowane w szkołach, ich pociechą. Chcemy też przyjaznego biznesu dla rodzin. Te rozwiązania są dokładnie opisane w Samorządowej Karcie Praw Rodzin. Liczymy tutaj bardzo na stanowisko pozytywne radnych sejmików województwa opolskiego. Mamy tu wstępną zgodę na te rozwiązanie ze strony naszych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Liczymy na pozytywne stanowisko radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz mniejszości niemieckiej, no bo każdy przy ostatnich dniach naprawdę mógł zobaczyć, co dzieje się w Warszawie, jak środowiska neomarksistowskie, które wykorzystują tak naprawdę osoby o orientacji homoseksualnej, prowadzą jakąś nagonkę, jakieś burdy, atakują działaczy pro-life. No i chcemy po prostu mieć tutaj jasność i chcemy promować rodzinę, dać odpór tej tęczowej rewolucji, która naszym zdaniem ma swoje początki w ideologii marksistowskiej. I dlatego stąd też w wielu samorządach proponujemy takie rozwiązanie. Natomiast zaraz po tym, jak opanujemy pandemię, przedstawimy obywatelski projekt ustawy o roboczej nazwie Karta Rodziny i będziemy chcieli wprowadzić w Polsce instytucję Rzecznika Praw Rodziny. Dziękuję bardzo. Natomiast chciałbym się bardzo jeszcze tutaj odnieść do postępowania komisarz do spraw równości Unii Europejskiej, pani Heleny Dalli, która szantażuje polskie samorządy odebraniem nieznacznych środków finansowych, które ma w dyspozycji. I tutaj uważamy, że jednak pani komisarz Dalli i Unia Europejska raczej powinna się pochylić nad tym, co ostatnio dzieje się w Niemczech, bo na przykład w Gelsenkirchen ostatnio odsłonięto nowy pomnik Lenina i tutaj nie ma jak gdyby żadnej reakcji, więc dziwi nas to, że Unia Europejska zamierza kontrolować czy nakazywać nam, jak w Polsce ma wyglądać instytucja rodziny, a trzeba jasno przyznać, że jednak jest to wyraźnie opisane w konstytucji. Na przykład małżeństwo jest to związek kobiety i mężczyzny i chcemy, żeby tak pozostało.
Thank you.